Dzień dobry, witam, tu Antaoc i zapraszam na Let's Level Shakes and Fidget. Na świeżo dobitym 255 poziomie ruszamy dalej świeżo zdobyte buciory wielkiego mistrza, które właśnie rozmontujemy. Coś zdołam za to ulepszyć? Może kiedyś nie. Cóż mam do dyspozycji? 1,2 miliona, 1 punkt inteligencji. A jak wygląda w twierdzy? Nie. Zbiorę zasoby i czekamy do końca kolejnej misji. I kolejna misja dobiega końca. Szczur ściekowy, 255 poziom. Za 887 tysięcy punktów doświadczenia i hołda drewna, którą niósł ze sobą szczur. Tak, szczur. Niech będzie ta misja. Arena, gdzie zawalczymy sobie z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. Pupile. 261 poziom. To zdecydowanie nie będzie proste. Spróbujemy światłem. Ale to naprawdę nie będzie proste. Żeluza ma przewagę statystyczną i teoretycznie powinna wygrać. Jednak łucznicy mają przewagę nad wojownikami. No właśnie. Mimo niższych statystyk i tak Ognik wygrał. Cała nadzieja w słońcu teraz. I ewentualnie Hipman ma dosyć wysoki poziom już. I dosyć ładne statystyki, którymi mógłby ewentualnie dobić jakiegoś przeciwnika. Ale zobaczmy jak to pójdzie. Przepałka poziom setny. No niestety, niefortunnie weszły te ciosy krytyczne. Hipman nie da tej rady, zbyt dużo życia ma. Nawet gdyby przeżył jeden cios. A ja zjem sobie odrobinę drewna. Jakieś 40 tysięcy jednostek. I zobaczmy w twierdzy, mogę jednym żołnierzem za 18 tysięcy zawalczyć. I mogę czterema za 30 tysięcy zawalczyć. Doskonale. I to by było tyle na obecną chwilę. Czekamy do końca kolejnej misji. I kolejna misja dobiega końca. Górski troll. Za 1,7 tysiąca miliona punktów doświadczenia. Zdecydowanie pierwsza misja wyglądała najlepiej. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. I zobaczmy. Jednym wojownikiem za 25 tysięcy i jak najbardziej tak. Biorę zasoby z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym mamy stertę drewna do zjedzenia i kończę misję walką z przybyszem z obcej planety. Za 3,2 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. I mam klepsydrę. Rozbójnik 254 poziom. Za 615 tysięcy punktów doświadczenia. I niech będzie ta pierwsza misja. Klepsydry na 5-minutową misję nie chciałbym zużywać. A na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios, ale
Ale ja mam krytyczny cios. Zobaczmy. Ogień kontra ogień. Poziomy były dosyć blisko siebie, więc wygrana będzie zależeć od tego, kto jakich decyzji dokonał względem nabijania poziomów pupilom. Przepałka poziom setny. Tutaj ogniopląs może mieć problem. No niestety. Szczęście niezbyt mi sprzyjało w tej walce. Twierdza. Tutaj na razie nic nie zdziałam. Więc przeczekajmy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończę misję walką z Sinem Ghulem. Za ponad 500 000 punktów doświadczenia. I to by było wszystko, jeśli chodzi o na dzisiaj. Ustawiłbym zaraz sobie wartę. A na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. I jest ostatni cios. Doskonale, lochy są dostępne. Wąż rozpruwacz. Spróbujmy. 301 poziom. I nadal jesteś silniejszy. Ponad 7,5 miliona punktów doświadczenia i rękawice kolejnego mistrza. Bazujące na sile. Niech idą na rozmontowanie. Ponad 4000. Tak, teraz mogę niektóre rzeczy ulepszyć. Niech to będą te rękawice. A, za mało klejnotów. Tak więc ulepszenie będzie musiało poczekać. Zresztą to jeśli mówimy o rękawicach. Albo ulepszy koszyk, albo szal. Ale chyba szal najbardziej się opłaci. Spróbujmy. Plus 52, w porządku. Tak więc dwa punkty statystyki, inteligencja i wytrzymałość. I czekamy do końca obecnej warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. I podejmę się pierwszej misji dzisiaj. Niech będzie ta misja. Mam klepsydrą, ale nie użyję jej na tak krótką misję. Na arenie zawalczyłbym sobie zaraz dopiero. Pierścieniowaty pierścień, ale dosyć drogi, 15 grzybów. Chyba się nie opłaca, wolę zdobyć. Klasyczny sposób moje epiki. Ale w porządku. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Jest pierwszy cios. I jest wygrana. Upile. Łączny poziom 226, woda. Zawalczymy sobie ziemią.
ma przewagę, jeśli chodzi o statystyki. A zobaczmy, kogo wyćwiczył. Crocs, standardowo. A u mnie to będzie Pony Koni. Tak więc cała nadzieja w Chroporosztu. Wygląda dobrze. Szlauwąż. Szlauwąż? Dziwna nazwa. Ale zdobyłem śliwkę wody, czyli poziom dla mojego rybo łaporyba. Zgłoszę się zaraz do walk w gildii i zawalczymy sobie w portalu do piekieł. Jest pierwszy cios. I jest drugi cios. Obydwa krytyczne, doskonale. Zostało 10%. Straszne straszydło. To powinien być koniec straszydła. Doskonale. I jutro będziemy walczyli z krwawą Martą, która zdecydowanie była inspirowana pewnym przeciwnikiem lub antybohaterem w Diablo 3. A w lochach jeszcze zawalczyłbym sobie w tornadzie. Truchło czerwonego barona. Zobaczmy. Trzy krytyczne po kolei i zwycięstwo. Ponad 7,5 miliona. Za tą wygraną walkę, twierdza. Klejnot jakiś dostałem, nie widziałem teraz jaki. I w twierdzy mogę sobie zawalczyć. O 15 tysięcy z 17, nie opłaca się. Zbiorę za sobie z podziemi i skończę misję pierwszą. Zjawa, 255 poziom, za ponad 500 000 punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Ty mogę już użyć klepsydry. Ponad 500 000 punktów doświadczenia. I kolejna misja, i kolejna klepsydra. Mroczny obcy. Za 2,3 miliona punktów doświadczenia. Chyba skuszę się na tą misję. Ile jeszcze niedostępne? Nieco lepszy klejnot inteligencji. Na razie zachowam obydwa. Plus jeden do klasera, a naszyjnik mogę użyć do polepszenia sobie aury. Jeszcze tylko jeden przedmiot na jutro będę potrzebował. A naszyjnik idzie na rozmontowanie dzisiaj. I obecnie mogę w podziemiach wezwać sobie paru bohaterów. Pierwszym będzie łucznik. 3400 zręczności. I niestety był silniejszy od władcy. Kolejny łucznik. Tym razem 2500 zręczności.
tutaj już władca powinien sobie bez problemu poradzić. I mamy mrocznego elfa albo elfkę jako maga. 2200 inteligencji. Kolejny mag, tym razem człowiek. 3600 inteligencji, to może być ciężko. Ale udało się. I kolejny człowiek mag. 3100 inteligencji. Ale ma nieco więcej wytrzymałości. Doskonale. I tym razem kobieta mag. 3300 inteligencji. Dosyć sporo wytrzymałości. Zobaczmy. Było blisko, ale władca i tak wygrał. Ork czarodziej. 3100 inteligencji. 2200 wytrzymałości. To mniej niż poprzedni przeciwnicy. Czyli władca powinien tu dać radę. Dokładnie. Oczywiście bywa różnie, zależnie od tego, jak wejdą ciosy krytyczne. I mamy kolejnego maga. Prawie takie same punkty statystyk, jednak wytrzymałości ma 2900. I już był silniejszy od władcy. Elfka, która jest włócznikiem, 3400 zręczności. Fajny odgłos ma ta broń w ogóle. I była jeszcze silniejsza od władcy. I mamy mrocznego elfa łucznika. 2900 zręczności. Doskonale. I mogę zawalczyć sobie jeszcze w wehikule czasu. Z jakimś zajączkiem za 1,3 miliona punktów doświadczenia. I to by było tyle, jeśli chodzi o podziemia. Twierdza. 4 za 39 tysięcy, jak najbardziej tak. I pozostaje przeczekać, ale w międzyczasie mogę jeszcze odwiedzić doktora Abawuwu. Doświadczenie jest zawsze mile widziane, chociaż mile by było dostać więcej tego doświadczenia. Już zabrakło. Nie, trzeba przeczekać do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Raptor skaczący. Za 1,2 miliona punktów doświadczenia. I skusiłbym się na tą misję. Klepsydra. Niedźwiedź brunatny. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia i jeżyna mroku. Niech się rozejrzę. Ta misja wygląda lepiej. Kolejna klepsydra. Wściekłe psisko. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia. I jest głośnogrodu. Niech będzie ta misja. Tu nie użyję klepsydry. To tylko 7-minutowa misja. I skusiłbym się na walkę z tobą. No niestety nie wszedły mi żadne ciosy krytyczne.
Lochy i pupile jeszcze nie są dostępne. Za to w twierdzy mogę zawalczyć jednym żołnierzem o 42 tysiące zasobów. I pozostaje mi czekać do końca. Plus jeden do wytrzymałości. Kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Nocna zmora. 254 poziom. Za 1 000 000 punktów doświadczenia. I niech będzie ta misja. Jeszcze nie są dostępne, ale pupile są. Poziom dla żniwka. I woda kontra woda. Teoretycznie z większym poziomem powinienem to wygrać, ale tylko teoretycznie. Zależy oczywiście, kto teraz jakiego pupila wyćwiczył. No, złotka ze żarłaczem już sobie nie poradzi. Cała nadzieja w tobie, Narwali, chociaż ten żarłacz ma bardzo wysoki poziom. Ale nadal Narwali jest silniejszy. Rybołapu ryb na wysokim poziomie. Tu już jest problem. No niestety, przez chwilę wyglądało dobrze, ale tak się nie skończyło, tak też bywa. W twierdzy mógłbym 4 wojownikami sobie zawalczyć, jeśli nie wyrzuciłoby mnie z serwera. Ale spróbujemy jeszcze raz. Doskonale. 15 tysięcy zasobów. 87. Nie potrzebuję wszystkich. Minus 62. I 15. 115 tysięcy. I... No. Halo, gra? No cóż, wygląda na to, że będę musiał przeczekać. I wygląda na to, że serwer gry znowu działa. Najpierw skończę misję. I to walką z kamiennym trolem. I podejmę się kolejnej misji. Niech to będzie ta. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma ostatni cios. I widzę, że serwer nadal ma problemy, bo coś długo się ładuje te przejścia między poszczególnymi lokacjami gry, że tak powiem. Więc woda, 253 poziom. Spróbuję zawalczyć sobie tutaj światłem. Zawalczyć ją, tak.
Zawalczymy sobie tutaj światłem i zobaczmy, kogo przeciwnik wyćwiczył. Wygląda na to, że będzie to Crocs. Tak jest. Jest minimalnie słabszy względem statystyk, ale jakoś lepiej wchodzą mu ciosy krytyczne. I teraz pora na raz słońca. Doskonale. Kolejna śliwka wody, czyli poziom dla rybołaporyba. Genialna nazwa. I lochy są dostępne. Gdzie zawalczę sobie z toksycznym drzewie, ze zgniłozielonym gremlinem. Bardzo łatwo przegapić zgniłozielonego gremlina wśród całej tej zgniłozielonej mazi. Myślisz, że równie łatwo będzie go ukatropić? Zobaczmy. Tak więc ma 28 milionów życia i jest łucznikiem w profesji. I robi bardzo dużo obrażeń, o ile widzę. No niestety 18 milionów mu zostało życia, a mi nie wystarczyło siły uderzenia, ale było blisko. On jest jak najbardziej do pokonania na obecnym poziomie, ale niekoniecznie musi być, bo mogę dobić jeszcze poziomem moim sprzymierzeńcą. 252. Trzy poziomy mogę mi dobić, jednak będzie to troszkę kosztowało, więc będę musiał nazbierać nieco złota wpierw. A w twierdzy mogę sobie zawalczyć za 31 tysięcy punktów, raczej 31 tysięcy zasobów. I cztery ma za 64 tysiące zasobów. I przegrać? Okej, okay, na tym poziomie jeszcze mi się to nie zdarzyło. A jednak jest to możliwe. Tak też musi bywać, będzie wtedy ciekawiej. No niestety jestem w tym wypadku stratny, ale mówi się trudno. I przeczekajmy obecnie do końca kolejnej misji. I ruszam dalej. Yeti 254 poziom, który mi da, jeśli go kiedyś pokonam, milion punktów doświadczenia. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Moczary, pustynia. Nie, niech będzie. Ile momentu? Daje mniej. Daje mniej. Ale więcej złota daje. Dwa razy więcej, więc niech będzie. I klepsydra. Ognisty skorpion. Za 1,1 miliona punktów doświadczenia i jabłko ziemi. Zobaczmy. Niech będzie ta misja. Klepsydry na to nie chciałbym użyć. Pile i arena jeszcze nie są dostępne. Lochy jeszcze daleko od bycia dostępnym. I w twierdzy też pozostało mi już tylko czekać. Dlatego przeczekajmy. I kończę kolejną misję. Szkielet voodoo.
na 254 poziomie za niecały milion punktów doświadczenia. I zaraz ustawię sobie kolejną wartę. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma krytyczny cios. I ma ostatni cios. Jabłko ziemi byłoby dla ciebie, gdybyś nie miał już maksymalnego poziomu. W porządku, więc zawalczymy sobie po prostu ogniem z wodą. Zobaczmy, jak Lawopluj sobie poradzi. Ognioplącowi jeszcze brakuje parę poziomów do maksymalnego. Narwali poziom setny. Tutaj powinien Ogniopląc sobie poradzić mimo wszystko. Doskonale. Jeszcze ktoś? Rybołaporyb, 25 poziom, ale to za mało, by zatrzymać Ogniopląsa. Poziom dla mojego rybołaporyba. Została mi jedna walka mrokiem. Lochy za 43 minuty dopiero. Ale mogę dwoma wojownikami za 34 tysiące sobie zawalczyć. I wygrać tym razem. Doskonale. Jeszcze brakuje mi nieco zasobów. Ale głównie drewna w tym wypadku. I przeczekajmy do końca. Warty nie do bezpośrednio, bo wróciłbym jeszcze na walkę kupinami. I ruszam dalej. Na pupilach mogę zawalczyć sobie mrokiem. Zobaczmy. Żniwek powinien sobie z nim poradzić. No raczej. I kto będzie następnym? Konik z poziom 100. Tutaj rybzor może być słabszy. Ale miał szczęście. Albo i nie, Syrnia jeszcze ma wysoki poziom, a ja już nie mam kim walczyć. Mówi się trudno. A, jabłko będzie czekało do jutra. Albo nowego pupila. W czwartek, więc jeszcze trochę. Ten kryształ jest słabszy, więc go sprzedam na razie. Lochy dopiero za 20 minut, a jak wygląda w twierdzy? Dwóch to za mało, by cokolwiek zdziałać. Pozostaje mi czekać do końca warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. I podejmę się pierwszej misji dzisiaj. Niech będzie ta misja. Klepsydrę bym sobie chyba zaoszczędził. Przed areną jeszcze spojrzę na... Tak jest! Eliksir. Fizyka molekularnego. I klepsydra kolejna.
Ale poczekam z tym napoikiem, aż ten mi się skończy. Bo szkoda by było zmarnować ten czas. Niepotrzebnie nadpisywałem poprzednie napoiki. I nie mam nic poza tym lepszego, więc zawalczymy sobie tak na arenie. Na przykład z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. I ma krytyczny cios. Ale ja mam ostatni cios. Pile. Jabłko ziemi, które obecnie nie mam komu dać. Ale w czwartek postaram się zdobyć u pila Wiki jadło. Zielone świątki, daleko, daleko. Koło tu dzisiaj mamy? Mamy mrok, 265 poziom. Łączny poziom wszystkich pupili. Zawalczyłbym sobie mimo wszystko światłem. Ponieważ względem mojej logiki światło powinno mieć nad ciemnością przewagę. Też mi się wydaje, że w pewnym sensie ma. No niestety żeluza poległa w walce z zębikiem. Ale Rasłęc będzie mieć tu jeszcze sporo do powiedzenia. Żniwek poziom setny. I jeszcze ktoś na wysokim poziomie. Kulkon 46. Doskonałe zwycięstwo. I poziom dla żniwka mojego. I w tym momencie doktora Babuwu. Cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? Starta kamieni. Zawsze chciałem mieć startę kamieni. I wariatnik. 22% życia mu zostało. No niestety, dobrze by było jeszcze podwyższyć wytrzymałość. Chociaż minus 1 milion to nie będzie tak łatwo zdobyć. Żeby mu chociaż 3 ciosy zadać. Twierdza. Klejnot szczęścia, który pójdzie na sprzedaż. I zobaczmy, co mogę tutaj ulepszyć. Koszary. Zatem drwala. Albo skarbiec. Ile skarbiec będzie kosztował? Nie aż tak drogo. Niech będzie. I mam okazję zawalczyć sobie o 65 tysięcy. Tamtej 15. Bo magowie mają dosyć wysoki poziom. I nie wiem, ilu ich jest. Nie wygląda to dobrze. Dlaczego znowu liczę ich od nowa? To jest jakiś dziwny bug. Okropnie dużo czarodziei w ogóle ma. 7 i ponownych 5? To już jest 12, tyle co ja mam. Okej, to nie ma ich aż tak dużo.
Ale 46 tysięcy do tyłu, niestety. Za to za 29 tysięcy mogę sobie dwoma zawalczyć. Za 56 tysięcy sześcioma, niech będzie. Doskonale. I chyba już z nawiązką nadrobiłem to, co straciłem przedtem. A tutaj będę potrzebował paru więcej. Więc przeczekamy. Podziemia. Nie pamiętam, co tu lepszałem. Ale chyba kopalnie złota. I fajnie by było, aby mógł ekstraktor dusz w końcu lepszyć. Ale wpierw zawalczę sobie wehikule czasu. Cyklop piaskowy za 1,8 miliona punktów doświadczenia. Bardzo ładnie. I wezwę sobie pierwszego bohatera do moich podziemi. Doskonale. I mam tu wojownika 2800 siły. Tutaj powinien sobie władca poradzić. Albo i nie. Przecież pokonywał już takich, co mieli 3000 siły. Nie zawsze można wygrać jednak. Poszło tym razem lepiej. Mam człowieka łucznika, który strzela kuszom i ma 3100 zręczności, prawie 3200. I zobaczmy. Poszło gładko, nawet łatwiej niż myślałem. Kolejny wojownik, tym razem 3000 życia i 2700 wytrzymałości. Zobaczmy. Ponownie był silniejszy. Będę musiał chyba wojowników ogólnie omijać. Takich jak ciebie. Skupię się chyba na magach obecnie. Magowie z reguły mają mniej wytrzymałości. Co przeciwko hordzie przeciwników w podziemiach jest raczej dla mnie przewagą. Doskonale. Łucznik 2800 zręczności. Kolejne zwycięstwo. Wojownika wolałbym ominąć. Zawalczę sobie z magiem. Ślepy demon. 2200 inteligencji, 2500 wytrzymałości. Dosyć dużo jak na maga. Ale mimo to poszło bez problemu. Ponownie przeskoczyłbym lepiej wojownika. I mam orka maga, 2600 inteligencji z groszami. I kolejne zwycięstwo. Nie idealne, bo było parę przegranych, ale idziemy do przodu. Na obecną chwilę skończyłbym lecącą misję. Skorpion cienisty. Niecałe 2 miliony punktów doświadczenia i cytrus światła. Niech będzie ta misja.
do której mam klepsydrę. Zielony gnol, który jest brązowy. Za 2,2 miliona punktów doświadczenia. Obrażenie, wytrzymałość. Niech będzie ta misja. Kolejna klepsydra. I szkielet wojownik na 254 poziomie. Za ponad 1,5 miliona punktów doświadczenia i kostur astralny. W końcu jakiś przedmiot, który nie był własnością jakiegoś wielkiego mistrza. Niech będzie ta misja. I kolejna klepsydra. Wiorzmi. Za 1,8 miliona punktów doświadczenia. Ta misja wygląda najlepiej na obecną chwilę. Arena. Przed areną jeszcze troszkę rozdysponuję zasoby. I zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma krytyczny cios. I ma bardzo krytyczny cios. Cytru światła dla Hipmana. I mam kostur, który się doskonale przyda do polepszenia mojej aury. I w tym momencie możemy ją, że tak powiem, spuścić na kolejny poziom. I dostajemy rękawice wielkiego mistrza. No tak, brakowało mi przedmiotu jakiegoś mistrza, który ogólnie mógłbym sprzedać, ale chyba... Bardziej mi się opłaci ulepszenie ekwipunku w tym momencie. Chociaż o ile to możliwe, pieniądze są równie ważne. I ten klejnot szczęścia też pójdzie na sprzedaż. Resztę bym sobie na razie zostawił. Cóż mam tutaj za ciekawe bronie? A wręcz niezbyt ciekawe. Ekwipunek mi się nie zmienił. Perełka szczęścia, wytrzymałość. Zdecydowanie nie. No niestety. Chociaż rzadko bym się skupił na zakup ekwipunku. Skusił, chciałem powiedzieć. I mam za mało pieniędzy na jakiś upgrade statystyki. Więc idźmy dalej do lochów. Gdzie pierwszy raz walczymy z krwawą martą na 302 poziomie. 100% życia ma. Zobaczmy, jak nam walka pójdzie. Zaczęło dosyć silnego ciosu krytycznego. A mi nie weszły żadne ciosy krytyczne. A jednak udało się ubić 12%, czyli 2% będę do przodu jutro. Zawsze krok do przodu i kończę kolejną misję. Górski jaszczur. Za ponad 500 000 punktów doświadczenia i jabłko ziemi. Niech będzie ta misja. Arena jeszcze daleko, pupile też jeszcze trochę. Lochy. Kolejna walka w lochach. W tornadzie ze skrzydlatym demonem. Na 301 poziomie.
za ponad 7,5 miliona punktów doświadczenia oraz pierścień odpustowy, który ma wartość pieniężną, czyli bym go sprzedał. Ale teraz mam dosyć pieniędzy na kolejny bonus. Twierdzę. Tutaj mogę sobie zawalczyć 8 za 28. Mam nadzieję, że to się opłaci, bo coś mi się wydaje, że mogę wyjść kosztami wyżej. Zobaczmy. I 8 kosztuje 24, 25 niecałe. 3000 do przodu, no. Jest to do przodu jednak. Jednak się opłaciło, mimo wszystko. W porządku, na obecną chwilę to by było chyba tyle. Więc przeczekajmy do końca kolejnej misji. I lecimy dalej. Żywiołak powietrza, 255 poziom. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia i śliwka wody. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Pupile, poziom dla ciebie. I zawalczyłbym sobie ziemią kontra mrok. Niestety przeciwnik ma przewagę, jeśli chodzi o statystyki. Co by znaczyło, że ma pupila więcej? Zębik na poziomie setnym. Jednak Ponikoni jako łucznik powinna mieć przewagę. Podkreślając słowo powinna. Teraz cała nadzieja w chraporożcu. I kto jeszcze został? Kulkon. 97 poziom. To nie będzie proste. No niestety zabrakło tego drugiego ciosu krytycznego. Ale mówi się trudno. Twierdzę, mogę dwoma wojownikami za 15 tysięcy zawalczyć. I jednym za 26 tysięcy. I przeczekać. Zbiorę za sobie jeszcze z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Krokodyl błotny. Za 1,2 miliona punktów doświadczenia i śliwka wody kolejna. Paluch wielkiego farciarza. Niech będzie. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. Ma krytyczny cios. I ma ostatni cios. Poziom dla ciebie. I w tym momencie zawalczę sobie wodą kontra mrok. Zobaczmy. Pajająk na poziomie setnym.
No, niestety złotka nie trafiła krytycznie ani razu. Cała nadzieja w Narwalim. Kulkon, poziom 90. No niestety był znacznie silniejszy. Który była po ryb też niewiele zdziała. Ale mówi się trudno. Kolejny poziom tornada. Szkielet na 302 poziomie. Doskonale. Niecałe 8 milionów punktów doświadczenia. I kapelusz wielkiego mistrza. Niestety ze zręcznością. Więc pójdzie na rozmontowanie. ...960 to za mało, by dobić sobie punkt statystyki. Twierdza. Nie, nic nie zdziałam. Zbiorę zasoby i czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Mały zielony człowieczek za 1,5 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na wszystko trzeba czekać. Nawet tutaj. Więc przeczekajmy. I po kolejnym skoku czasowym. Dzik 254 poziom. Za nieco ponad 500 000 punktów doświadczenia i nadeszła pora na bitwę gildii. Zobaczmy. Będą nas bombardować grzybkami z tego co widziałem. Ale już dwa wystrzelali z trzech. I to był trzeci. I teraz moja kolej. Oj, mocno bije. Chociaż jednego pokonałem. I zobaczmy, jak to się skończy. I to już końcówka. 1,1 miliona dla gildii. I w karczmie podjąłbym się tej misji. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Na pupilach zawalczę sobie ogniem kontra mrok.
I mam nadzieję, że lawopluj przedrże się jak najdalej. Kiciur poziom 78. Teoretycznie lawopluj mógłby sobie z nim poradzić. Ale niestety weszły mu ciosy krytyczne. Więc cała nadzieja w ognioplonsu. Jeszcze będzie ktoś na wysokim poziomie? Lila ryś. No niestety zabrakło jednego ciosu krytycznego. A my zobaczymy, co jest w twierdzy do wyskrobania. 8 wojowników za 33 tysiące zasobów. Coś przekliknąłem. Czy to była ta druga bitwa? Tak jest. Zobaczyłbym tylko... Przegraliśmy ten atak. W takim razie przeczekajmy do końca kolejnej misji. I ruszamy dalej. Niecałe 1,5 miliona punktów doświadczenia. I ustawiam wartę. Na arenie mogę zawalczyć sobie obecnie z tobą. No niestety nie udało się. Tutaj też niewiele zdziałam obecnie. Zbieram zasoby i mogę siedlisko goblinów ulepszyć. Już tak zaraz zrobimy. I jeden punkt inteligencji. Mam tutaj broń, którą mógłbym jeszcze rozmontować. ...4200? Coś mogę za to ulepszyć. Mógłbym, ale za mało kryształów jest. Jeszcze brakuje mi walki mrokiem na pupilach. Więc za jakieś 5 minut zajrzę tu ponownie. I po kolejnym skoku czasowym została mi jeszcze walka na pupilach. Mrok kontra mrok. I zobaczmy, mam chyba przewagę w statystykach. Zębik poziom 100. Tutaj żniwek powinien sobie poradzić. Doskonale. I teraz jest pytanie, kto jeszcze był wyćwiczony? Żniwek 22 poziom. Rypsor. Jednak u mnie też. Doskonale. To jest dodatkowa jeżynka, czyli poziom dla żniwka. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. No niestety. Lochy za 12 minut dopiero. Twierdza. Tutaj nic nie zdziałam. Więc biorę zasoby z podziemi i czekamy do końca obecnej warty. I po kolejnym skoku czasowym
Zbiorę zasoby z warty i podejmiemy się pierwszej misji. Niech będzie ta misja. Przed areną jeszcze bym... Napojki się skończyły, ale bym wbił sobie jakiś punkt statystyk. I gabinet magii. Drugi napojek inteligencji. To bardzo ładnie, ale przydałby się jakiś napojek wytrzymałości jeszcze. A z tym ekwipunkiem mogę już się skusić na walkę. Na przykład z tobą. No, niestety była silniejsza. Pupile. Jabłko ziemi, też nie mam innego pupila ziemi. Jeszcze. Zobaczmy. Światło 253. Nie ma ogólnie nic, co by temu dorównało, więc spróbuję wodą po prostu. Złotka. Słodka kontra dzynka. Jeśli dobrze wyjdą ciosy krytyczne, to nawet wygram. A nie weszły dobrze. Tak więc nadzieja w Narwalim. Doskonale. Szczególnie, że załatwił sprawę pierwszym ciosem. I nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Teslar, 39 poziom. Ale to za mało. I Lisorożec, 92. Tutaj może być problem. No niestety. Rybołapu, ryb też tutaj niewiele zdziała. Nie na swoim poziomie. Ale mówi się trudno. Gildi zgłoszy się do ataku i zawalczymy sobie w portalu do piekieł. 13% życia mu zostało. I powalił mnie jednym ciosem. Twierdza. Klejnot inteligencji. Oby jak najwięcej takich. Chociaż czarne klejnoty byłyby jeszcze lepsze. Ośmiu potrzebuję za 15 tysięcy. 8 razy 3 będzie 24. Nie. To jest za mało. Nie opłaci się. 10 za 25. 30. Też się nie opłaci. Ile z 1 warty? 3110. Będzie to 31 tysięcy kosztować. Nie, zdecydowanie byłbym stratny. I zobaczmy, jakich bohaterów mogę dzisiaj wezwać. Mroczny elf mag, 3100 inteligencji. Doskonale. I kolejny mag. Ktoś to będzie mieć nieco mniej wytrzymałości. Ale ma naprawdę sporo inteligencji, prawie 4000, może być groźnie. Ale udało się. Zobaczmy, on ma dosyć dużo życia. 1800 do pokonania. Kolejny mroczny elf. 3000 inteligencji, 1800 wytrzymałości. Doskonale. Dwa tysiące wytrzymałości jest już dużo, ale nie masz tak dużo inteligencji. Więc spróbowałbym. Kolejny mroczny elf.
2400 inteligencji. Tak, poszło nawet bardzo dobrze. Tysiące i 3000. Tutaj może być już groźnie, ale spróbujemy. A jednak poszło. I tutaj też powinno pójść. Więc... Dwa tysiące siedemset inteligencji. Doskonale. 2600, 2400. Walczymy. Doskonale. 1600 i 1500. Spróbujmy. Bez problemu. Cztery tysiące i 2500. Nie. To wygląda dobrze. Tym razem elfka 2500 inteligencji, 2300 wytrzymałości. Mroczny elf. 3700 inteligencji, ale za to dosyć mało wytrzymałości, 1800. Tak więc władca powinien sobie z nim poradzić. Tak jest. I to byli wszyscy na dzisiaj. Mogę zawalczyć sobie jeszcze w wehikule czasu. Szkielet voodoo za 1,5 miliona punktów doświadczenia. I schodzimy do lochów. Jeśli gra mi na to pozwoli. Tak jest. Więc w pierwszej kolejności zawalczyłbym sobie w tornadzie z krwiożerczym wampirem. trzysta drugi poziom. 11 milionów obrażeń. Bardzo ładny cios. I niecałe 8 milionów punktów doświadczenia. I kaptur kolejnego wielkiego mistrza. Tak więc zobaczmy, pupile jeszcze nie są dostępne, arena też nie, ale klejnot 397, 379. Ten klejnocik pójdzie na sprzedaż. I jeśli chodzi o ten kapelusz, to polepszyłbym sobie aurę. A ten hełm pójdzie na rozmontowanie. W porządku. Mogę jeden punkt wytrzymałości sobie dodać. I dwa punkty, jeden zręczności, jeden siły. I doktor ABWW. Cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? 356 tysięcy punktów doświadczenia. Wróćmy się do twierdzy. Ośmiu wojowników za 17 tysięcy. 8 razy 3, 24. Nie. Znowu się nie opłaci.
Za drogo to wyjdzie. Zobaczmy, jak wygląda ulepszanie. Jeszcze daleko. To ulepszenie skarbca dosyć sporo kosztowało. Więc będę musiał odrobinę na nowo nazbierać. W porządku, przeczekajmy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Wściekłe psisko. Za ponad milion punktów doświadczenia i truskawka ognia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. I to ma krytyczne ciosy. I ma ostatni cios. Truskawka ognia dla ciebie. I ewentualnie... Nie, ostatnio też nie dał rady. Dlatego zawalczę sobie jeszcze raz w tornadzie z królową śniegu. Jest pierwszy cios. Jest drugi cios. Jest krytyczny cios. I jest ostatni. Niecała 8 milionów i naszyjnik wudu, który zaraz sobie rozmontuję. Zdecydowanie za mało kryształów. Twierdza. Ośmioma wojownikami za 36 tysięcy, tak. Tak jak liczyłem, 24. Jednym za 16. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Nocny troll, i to w dzień. Za 2,2 miliona punktów doświadczenia i klepsydra. Niech będzie ta misja. I mam klepsydrę. Kamienny olbrzym, 255 poziom. Za 1,2 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma krytyczny cios. Za to ja mam ostatni. Poziom 200 światło to nie jest wysoko. To mogę nawet mrokiem spróbować. Zobaczmy. Dzyńka tutaj wygra, ale za to mam jeszcze żniwka. Doskonale. Jednym ciosem, więc nie otrzymał żadnych specjalnych obrażeń. Teslar poziom setny. Został mi już tylko Rypsor. Oj, mocno biją. I Hipman na poziomie 31. Ale Rypsor jest silniejszy na obecną chwilę. I mój Hipman ma kolejny poziom też. Loch jeszcze daleko. U doktora już byliśmy. Twierdza. Biorę zasoby.
tutaj nic nie zdziałam obecnie. Zbiorę sobie zasoby z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Potwornie morderczy zając. Za 1,2 miliona punktów doświadczenia. Magma Karonu. Rocznych porów. Niech zobaczę tylko. Tam sobie wygląda względem punktów doświadczenia. Punkty doświadczenia względem czasu. Ta misja chyba będzie najlepsza. Zobaczmy, z kim mógłbym sobie zawalczyć. Na przykład z tobą. Doskonale. Chwile jeszcze nie są dostępne, ale za chwilę będą. A w międzyczasie spojrzę, co mogę w twierdzy osiągnąć. Dosłownie nic. Zbiorę zasoby z podziemi. I przeczekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Potwornie choleryczny zając. Za 500 000 punktów doświadczenia. Ciekawe. Ale względem punktu doświadczenia żaden quest nie jest taki zbytnio zadowalający. Ale ze względu na to, że tu jest broń, się skuszę na tą misję. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest drugi cios. Jest trzeci cios. I padłem. ...232... Niech będzie ogień. Lawopluj. To powinieneś wygrać. Dokładnie. Teslar, poziom setny, który bardzo mocno bije. Cała nadzieja w ogniopląsu, ale on ma nieco niski poziom jeszcze. Chociaż nie tak bardzo. No chyba, że obrwie krytycznym ciosem. Mówi się trudno. Lochy dopiero za 20 minut. Czterech żołnierzy za 21 tysięcy, jak najbardziej tak. Jeden wojownik za 14 tysięcy. Znowu jeden za 15 tysięcy. Czternastu za 45 tysięcy. Czternastu. To jest 42 tysiące. Teoretycznie się opłaca. Lecimy. 45 tysięcy zysku, a kosztuje mnie to 43 tysiące. 2 tysiące do przodu, zawsze coś. 30 tysięcy, ale tutaj znowu będę potrzebować 14. Czy tam był wyższy poziom? Teraz nie zwróciłem uwagi. Chociaż nie, 135 tutaj będę 8 potrzebował. Będzie to kosztować 24 tysiące. Czyli będzie zyskowe. Możemy tutaj poczekać.
A nie starczyło na poziom wytrzymałości, ale jeden poziom, raczej jeden punkt inteligencji mogłem wbić. I przeczekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Szaman Wudu. Za ponad pół miliona punktów doświadczenia i kostur astralny, który zaraz pójdzie na rozmontowanie. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest krytyczny cios. I jest ostatni cios. Doskonałe zwycięstwo. Tutaj brakuje mi jeszcze dwóch. A w międzyczasie zasoby powinny rosnąć, więc przeczekamy. I to do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Mulisty blob. Za milion punktów doświadczenia. Niech będzie to misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. No, niestety nie udało się. Upile. Światło ziemią sobie zawalczymy. Koni, koni. I dziunia na poziomie setnym. Tutaj poni, koni polegnie. I Hipman, 47 poziom. A tutaj chraporożec sobie sam poradził. Ale mam poziom wyżej dla mojego Hipmana. I mam jeszcze ten kostur, który mogę rozmontować. Doskonale. Za mało na drugi punkt wytrzymałości. Ale lochy są dostępne. Gremlinokot właśnie. Poziom 303. A za walkę z nim dostanę ponad 8 milionów punktów doświadczenia. I złowrogi paluch. Który jest ogólnie dosyć dużo warty. To jest kolejny punkt wytrzymałości dla mnie. Ośmiu za 33 tysiące, tak jest. A to znaczy... że jest ile? 6-8 tysięcy do przodu? Mniej więcej tak. A nie ma więcej żołnierzy, nie odświeżył się tylko licznik. Trudno, przeczekajmy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Bazyliszek ognisty za niecały milion punktów doświadczenia. Erogenia 340. Ta misja chyba wygląda najlepiej. Chociaż czasowo to jest pełniejsze.
Na arenie zawalczę sobie z tobą. Doskonale. I zostało mi tylko światło kontra światło. Zobaczmy. Żeluza kontra dzyńka. Prawie się udało. Cała nadzieja w rasłońcu. I zobaczmy, kto jeszcze będzie wyszkolony. Lis orężarz na 98. No niestety Rasłońc nie dał rady. A Hipman jest jeszcze za słaby. Twierdza. Nic tutaj nie zdziałam obecnie. Lochy dopiero za 20 minut. Więc przeczekajmy do końca misji. I ruszamy dalej. Potwornie choleryczny zając. Za 300 coś punktów doświadczenia. Tysięcy oczywiście. Zdecydowanie pierwsza misja. I na wszystko musimy jeszcze czekać. Chyba, że w twierdzy coś się ruszyło. Raczej nie. Więc przeczekajmy. I kończę kolejną misję. Rąbnięty rabuś. Za 338 tysięcy punktów doświadczenia. I ustawię zaraz sobie wartę. Arena pupile lochy są niedostępne. Jeszcze nie. Tutaj 10 sekund moglibyśmy ogólnie przeczekać. Tam tylko zobaczył na ekwipunek. Tak. Teraz poszło. Ale mam za mało wojowników, więc po prostu czekamy do końca warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. I podejmiemy się pierwszej misji. To zdecydowanie wygląda najlepiej, a 20 minut? No właśnie, tak mi się zdawało. Tygrysiątko. I teraz... No, 4 miliony. Niech będzie. Zanim zajrzę do areny... Albo lepiej mówiąc, zanim zawalczę sobie w arenie, bo zajrzeć już zajrzałem. Niech będzie. I będę starał się dobierać przeciwników typu... Czy ten przycisk zjeżdża na dół i do góry? Nigdy prędzej mi to nie podpadło. W porządku. Tak czy owak będę mógł się skupiać na przeciwnikach typu łucznik. Zobaczmy. Ten nawet nie ma uzbrojenia. Ale wygrana to wygrana. Pupile. Ziemia 197 łącznych poziomów. Więc zawalczymy sobie wodą. Na dzień dobry. Złotka.
Koni. W takim razie cała nadzieja w Narwalnim teraz. I Narwali. Doskonale, nie oberwał ani razu. I kto będzie kolejnym wyszkolonym? Lisowilk. 87 poziom. No względem statystyk daleko wybiegł poza maksimum Narwaliego, niestety. A rybołapu rybi jeszcze jest za słabe, by tu coś zdziałać. To znaczy coś zdziałał, ale i tak był za słaby. Ale tak bywa, mówi się trudno. Zgłoszę się zaraz do obrony naszej gildii. I zawalczę sobie w portalu do piekieł. Wariatnik. Turobert dwa razy, ale ani razu krytycznie. Więc słabiej niż z reguły. Klejnot wytrzymałości, o ile dobrze widziałem. Zbiorę zasoby. I zobaczmy, czy mogę sobie zawalczyć. Śmił żołnierzy. Za 64 tysiące zasobów. Jak najbardziej tak. Opłacalne. 4 za 21 tysięcy. I 1 za 21 tysięcy. I tutaj pozostało mi czekać. Tak więc w podziemiach mogę zawalczyć sobie w wehikule czasu. Za ponad 1,5 miliona punktów doświadczenia. I wezwę sobie pierwszych bohaterów. Człowiek łucznik, 3700 zręczności. W porządku. Mamy kobietę maga. 2400 inteligencji. Jest wygrana. Kolejny mag, tym razem elf. 2900 inteligencji i 2300 wytrzymałości. No niestety on był silniejszy. Kolejna kobieta mag. 2900 inteligencji. Ale znacznie mniej wytrzymałości. Zobaczmy. 3000 inteligencji i 3200 wytrzymałości. A mimo to przegrał. Mam kolejnego maga. 2900 inteligencji i 1800 wytrzymałości. Doskonale. I mam maga, który wygląda jak ja ogólnie. 3800 inteligencji, ale mimo to był słabszy. Też miał tą samą broń. Mamy tutaj asasina, zabójcę, czy jak się ta nowa klasa tam nazywa. Ale wolę zobaczyć sobie z jakimś magiem. 3100 inteligencji. Doskonale. Demon mag, 2700 inteligencji
1700 życia. To więc władca powinien sobie poradzić. I wybiorę sobie kolejnego maga. 3000 inteligencji. 2700 wytrzymałości. Tu już może być trudno. Tak, był silniejszy. I to było tyle, jeśli chodzi o walki w podziemiach. Twierdzę, na razie nic nie zdziałam. Doktor Ababuwu, cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? Trzy grzybki, doskonale. Tego się nie spodziewałem. A mogłem sobie w stajni kupić ogólnie smoka. Ale na obecną chwilę byłaby to już strata tego grzybka, który zużyłem. A będziemy mieli pewnie weekend inteligencji, gdzie mi się przydają te punkty grzybków. Oczywiście miałem na myśli punkty awanturniczości. Właśnie, nie mogłem znaleźć w głowie tego słowa, nie wiem czemu. Ten kryształ pójdzie na sprzedaż. Zwiększę sobie nieco statystyki. I pozostaje mi czekać do końca kolejnej misji. I lecimy dalej. Mały zielony człowieczek za 4,5 miliona punktów doświadczenia oraz cytrus światła. Chyba skuszę się na tą misję. Arena. Zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma ostatni cios. Cytryna dla Hipmana. I ziemia kontra ziemia. Zobaczmy. I też ma wyćwiczone ponikoni, ale ma nieco przewagi w statystykach. I nieco więcej szczęścia, jeśli chodzi o ciosy krytyczne. No niestety. Ma w tym momencie nieco przewagi. Moim kolejnym poważnym graczem będzie Chraporożec. A u przeciwnika? Drugi poziom, to znaczy, że mój chraporożec powinien wygrać. Doskonale. I mam kolejne jabłko. I jeśli chodzi o ziemię, pamiętam, że wykitajło miał być w czwartek. Na trakcie trendowatych będziemy go szukać. Święta wielkanocne, zielone świątki, daleko do tego. W porządku. Lochy są dostępne. Gdzie z krwawą martwą sobie zawalczę? Mam pierwszy cios. I ona ma krytyczne ciosy. Zobaczmy. 89. No nie najlepiej dzisiaj poszło.
Czyli nie odebrałem 10, chyba 7% tylko jej odebrałem. To nie najlepiej, ale nadal jest tutaj 1% do przodu. A zawalczyłbym sobie w lochach w tornadzie. Lisowilik 303 poziom. Za ponad 8 milionów punktów doświadczenia i naszyjnik z kamieniem, który zaraz wykorzystam do zwiększenia sobie aury i do rozmontowania. A obecnie czekamy do końca kolejnej misji. I kolejna misja dobiega końca. Siny Ghoul, 254 poziom. Za 1,1 miliona punktów doświadczenia i buty wielkiego mistrza. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest ostatni cios. Pupile jeszcze nie są dostępne. Twierdza. Twierdzy nie zrobię nic, więc idę z powrotem do pupili. 15 sekund, 211 poziom. Ziemia, więc zawalczę sobie mrokiem. Ale zanim będzie tak daleko, rozmontujemy te buty. 3, 2, 1. I walczymy mrokiem. Korylu łap, 28 poziom. Tutaj mój zębik sobie poradzi. Czniwek powinien pokonać Ponikoni. I który będzie tym z wysokim poziomem? Lisowilk. Mam nadzieję, że Rypsol sobie poradzi. Ze względu na statystyki jest teoretycznie słabszy, ale udało się. Kolejne jabłko. I te jabłko poszłoby już do ciebie, Kamolak. A ja muszę szukać trakt trendowatych. Będę musiał to zapamiętać. Jeden punkt wytrzymałości. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Nocna Zmora. Za 1,7 miliona punktów doświadczenia. Niech zobaczę. Skuszę się na tą misję. Arena. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Doskonale. Pupile jeszcze nie są dostępne w gildii. Zgłoszę się do ataku. Twierdza. Tutaj nic nie zdziałam. Więc czekam do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Bazyliszek ognisty. Który mi da? Niecałe 1,5 miliona punktów doświadczenia. Trakt trendowatych miał on dzisiaj zwiedzać. Niech będzie. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. I ma ostatni cios. Pupile. Ogień kontra ziemia. Zobaczmy.
U mnie pierwszym pupilem będzie płomieniacz na 30 poziomie. Poni poziom setny, w porządku. Ale to i lawopluj powinien sobie poradzić. Doskonale. Kto tutaj będzie kolejny? Lisowilk. No, nie wiem, czy ogniopląs sobie tutaj poradzi. Nie, jest zdecydowanie słabszy. No, niestety nie wygram tego. Loch jeszcze daleko. Jeden wojownik za 17 tysięcy. Nie to. Ośmiu za 40 tysięcy. I jeszcze przegrałem. 105 to się nie opłaci. Nie za 15 tysięcy. Więc biorę zasoby z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Okrutna tarantula za 1,1 miliona punktów doświadczenia. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. I na pupilach zawalczymy sobie światłem kontra ziemia. I cała nadzieja w rasłońcu. Zobaczmy, kogo jeszcze wyćwiczył. Lisowilk. 87 poziom. To nie będzie proste. No, niestety weszły mu też ciosy krytyczne. A Hitman tutaj nie da rady, niestety. Jeszcze nie da rady. W lochach zawalczę sobie w Tornadzie i to z Hitmanem na 303 poziomie. Doskonale. Ponad 8 milionów punktów doświadczenia i kaptur mistrza. Zbiorę zasoby w twierdzy. Czternastu za 62 tysiące. Nawet się opłaci. Jeśli bym wygrał. No niestety teraz jestem do tyłu i to sporo. Tego się nie spodziewałem. Zbiorę jeszcze zasoby z podziemi i czekamy do końca kolejnej misji. I po kolejnym skoku czasowym kończę misję walką ze szkieletem wojownikiem. Za 1,4 miliona punktów doświadczenia. I skusiłbym się na tą misję. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. I jest pierwszy cios. Jest krytyczny cios. Jest nawet ostatni cios. Doskonale. Pupile walczyły wszystkie. Mam taki kapelusz do rozmontowania. Biorę zasoby w twierdzy. Na razie sobie nie zawalczę. Biorę zasoby z podziemi i czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję.
Kamienny Olbrzym. Za niecałe 1,5 miliona punktów doświadczenia. Wybiorę kolejną misję. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. Za to ja mam ostatni. Chwilę walczyły wszystkie. Kolejne lochy, kolejna walka w tornadzie. Jin, co się lampi na 304 poziomie. Dosyć silny ten Jin. Ale ja byłem silniejszy. Ponad 8 milionów punktów doświadczenia. I pierścień epickich supermocy. Który pójdzie natychmiast na rozmontowanie. W porządku. Twierdza. Zbiorę zasoby. Dwoma bojownikami za 13 tysięcy zasobów sobie zawalczę. I tutaj pozostaje czekać zasoby z podziemi. Więc czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Siny Ghoul. Za ponad 1 milion punktów doświadczenia i klepsydra. Niech będzie to misja. Klepsydrę na to nie chciałbym zużyć. A na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety ma pierwszy cios. Doskonale. Pupile wszystkie walczyły. W gildii się zgłoszę do walki. W lochach kolejny poziom tornada. Doskonale, ponad 8 milionów punktów doświadczenia i hiper wypasiona szata oświeconego umysłu, która pójdzie na rozmontowanie. Zbiorę zasoby z twierdzy i zobaczmy. Tak, 4 ma za 25 tysięcy zasobów. I pozostaje tutaj czekać. Jeszcze zasoby z podziemi. I czekamy do końca misji. I kolejna misja dobiega końca. Burza piaskowa za 873 tysiące punktów doświadczenia. I ustawię nową wartę. Arena jeszcze nie jest dostępna, lochy jeszcze bardzo daleko. I w twierdzy też trzeba czekać, więc przeczekajmy do końca warty. I po kolejnym skoku czasowym zbiorę zasoby z warty. I podejmę się pierwszej dzisiaj misji. Zobaczmy, niech to będzie ta. I mam klepsydrę. Szczur ściekowy, 254 poziom. 1,6 miliona punktów doświadczenia. Jajo wody. To będzie ciekawe. Ale wpierw kolejna misja. Niech będzie ta. Pupile. Kogo to dostanę? Żarłacza. Można go znaleźć w piątek za dnia na wyspie Trupiego Łba. Dokładnie. Ogień 258. Nie będzie to łatwe, ale spróbuję wodą. Woda ma z reguły przewagę nad ogniem. Zobaczmy, jak daleko z wodka dojdzie.
ognioplonsem będzie już musiał Narwali walczyć. I zobaczmy. No niestety był słabszy, zdecydowanie. Mogło się poszczęścić ciosami krytycznymi, ale był niestety słabszy od ognioplonsa. Przed Aronem zajrzę jeszcze do gabinetu magii. Nic, co by mnie tak naprawdę interesowało. Cios krytyczny ma maksymalny. Więc mały bonus do statystyk. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Doskonale. Zgłoszę się do obrony gildii. Portal do piekieł. Weszły dwa ciosy. Lochy. Książę ciemności na 304 poziomie. Coś za bardzo mu wchodzą ciosy krytyczne. Ale następnym razem go pokonam. Zbiorę zasoby i ktoś mnie obrabował. I dostał jakiś klejnot, którego nie do końca zobaczyłem teraz. Twierdzę mogę sobie zawalczyć jednym za 37 tysięcy zasobów. Czterema za 32 tysiące. I pozostaje mi czekać. Zbiorę zasoby z podziemi. Wehikuł czasu. Kogo tu mamy? Chciwy gremlin za niecałe 1,5 miliona punktów doświadczenia. I cóż to było? 256 poziom. W takim razie dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos. Over and out.